Samo to, że zmniejszył się ruch turystyczny, czy ruch odwiedzających, czy Wyspę Bolku, czy tutaj Park 800-lecia, na pewno zapewnia zwierzętom większe pole do manewru, jeśli chodzi o ciszę, spokój, możliwości penetracji tych terenów. Biorąc pod uwagę to, że ten okres nie był zbyt długi, to było 2 miesiące niepełne, natomiast też przypada na okres wiosenny, więc te migracje zwierząt naturalnie występują. Wiadomo, że jeśli ten ruch jest mniejszy, większe jakby zasięgi osiągać, prawda? Samych terenów zielenie urządzonych jest blisko 100 hektarów, więc to jest duży teren, do tego są jeszcze tam tereny lasów komunalnych, tereny zieleni przyulicznej, w związku z powyższym ta migracja zwierząt jest zauważalna. Teraz bardzo często można nawet na Wyspie Bolka zauważyć bardzo dużo pojawiających się wiewiórek, które do tej pory może były tu niezauważalne. Jeżeli w pewnych miejscach jest trochę mniej ludzi, to inne stworzenia poczynają sobie śmielej. No wystarczy nawet poobserwować czasami zwierzęta ze swojego ogrodu i zauważymy, że wtedy, kiedy nas tam nie ma, to nagle nasi sąsiedzi, na przykład ptaki, zaczynają intensywniej żerować, chętniej chodzić po naszym trawniku. W świecie przyrody możemy zaobserwować w danym roku gatunki, których nie widzieliśmy wcześniej. Pojawiły się w Opolu na Wyspie Bolko nad kanałem Ulgi bodaj pod koniec kwietnia. Świergotki rdzawogardłe. To było pierwsze stwierdzenie tego gatunku na terenie Wyspy Bolko. Tutaj mamy dobry przykład, jeśli chodzi o oddziaływanie dzikich zwierząt na tereny zieleni, gdzie w przypadku tutaj tych młodych drzewek zostały przez sarny zgryzione z młodej kory, czyli tutaj jakby ta aktywność jest zasadniona. Tutaj miały miejsce, gdzie mogą spokojnie żerować, miały miejsce, gdzie mogą spokojnie przenocować, bo były legowiska zwierzyny płowej widoczne w trawie, więc tutaj jakby ta ingerencja postępuje. Natomiast z czasem, jak będzie ten ruch turystyczny, czy tam odwiedzających teren zieleni powracał, one będą się wycofywały do swoich tutaj miejsc, gdzie do tej pory przebywały. W tym przypadku akurat było bardzo dużo tropów i śladów saren, natomiast idąc w kierunku już tam za Dwełomu, za Odrza, mieliśmy też sytuację, gdzie były zające, czy kuropatwy, gdzie do tej pory występowały bardziej na polach. Mówiliśmy fauna, ale do tego dochodzi jeszcze flora, bo park, na terenie którego jesteśmy, mocno się zazielenił. Teraz jest okres, kiedy faktycznie mamy strzał z każdego jakby tutaj poziomu, i roślin, i zwierząt. Mamy okres wegetacyjny, roślin widać po drzewach, które były w okresie zimowego uśpienia. Teraz mamy już okres ulistnienia i pąków. Mamy kwestię okresu rozrodczego lęgowego ptaków, mamy okres rozrodczy płazów, więc wiosenne pobudzenie przyrody jest zauważalne. Mamy teraz różne zjawiska ekstremalne pogodowe. Może się okazać na chwilę, że ten okres lęgowy czy okres wegetacji osiem będzie bardzo krótki. Każdy, tak powiem, kolokwialnie robi co może, żeby już zaistnieć i naturalnie rozmnażać się. Coraz częstsze obserwacje pewnych gatunków wynikają właśnie między innymi z tego, że jest u nas coraz cieplej i coraz częściej, coraz liczniej występują niektóre gatunki południowe. W Opolu nawet w swoim ogrodzie, ze swojego balkonu można zobaczyć ptaki, czy w ogóle stworzenia, które byśmy się nie spodziewali zaobserwować w swoim sąsiedztwie. Sam na przykład nie tak dawno obserwowałem ze swojego balkonu błotniaka łąkowego, także żurawia, krogulca, myszołowa. Nie tak dawno nad kanałem Ulgi widziałem przy locie kanie rudą. Pojawiają się orliki krzykliwe, bieliki. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że czasami wystarczy po prostu podnieść głowę i na centrum miasta zobaczymy bielika. No jest to możliwe, więc trzeba po prostu być uważnym. Park 800-lecia zatem staje się niezwykle ciekawym miejscem także dla osób, które chciałyby przyjść i poobserwować, bo możemy się nastawić na to, że nie tylko obserwujemy piękny widok, ale możemy też zobaczyć i zwierzęta, i roślinki. Warto po prostu skoncentrować swoją uwagę na tym, co w faunie i florze. Mamy tutaj specjalnie przygotowane budki lęgowe dla ptaków, także można sobie w okresie odpoczynku na ławce obserwować, czy te budki są zasiedlane, czy tam jakieś ptaki nie przylatują, żeby wprowadzać lęgi. Mamy tutaj różne rośliny kwitnące, mamy łąkę kwietną, więc będą możliwości obserwacji wszystkich owadów zapylających, czmieli, różnych muchówek i motyli. W związku z tym tak naprawdę odpoczynek na terenie Parku 800-lecia pozwoli na obserwację też przyrody.